W Europie a właściwie w Unii Europejskiej jest duży nacisk położony na regiony, nie na państwa, na regiony. Ja nie wiem, czy za lat 50 nie znikną państwa, a będą tylko regiony. Byłoby to chyba dobre zjednoczenie Europy de facto. Regiony, Unia kładzie dlatego nacisk na regiony, ponieważ istnieje tutaj pewna bliskość. Bliskość w sensie również geograficznym. My mówimy co prawda dzisiaj o globalizacji, ale przy globalizacji mówimy również o tym, że należy w swoim otoczeniu zadbać o to, ażeby ono było dobre, żeby ono było innowacyjne. W Unii Europejskiej 100 regionów opracowało taki plan rozwoju innowacyjnego. 2 lata temu również i polskie regiony, patrz województwa, czytaj województwa właściwie w naszym przypadku, również mogły przystąpić do tego. Przystąpiło chyba więcej niż 6 albo 7, 5 uzyskało takie projekty, które są dofinansowywane przez Unię Europejską. W tych projektach istnieje współpraca między regionem polskim. Na przykład Wielkopolska ma taki projekt i współpracuje z kilkoma regionami z Europy, z unijnej Europy i wprowadza u siebie właśnie tę sprawę innowacyjności. O co chodzi? Chodzi o to, ażeby opracować, w jaki sposób ten region ma się rozwijać. Co dla tego regionu jest zasadniczą sprawą, co dla tego regionu jest podstawowym zagadnieniem, bo są regiony bardziej rolnicze, są regiony bardziej przemysłowe i chodzi o to, żeby znaleźć tę specyfikę tego regionu. 5 takich regionów uzyskało to, natomiast pozostałe 11 nie. I tutaj rząd, a mówiąc dosłownie pan minister Kleiber, rok temu, w czerwcu, wystąpił z propozycją, aby dla pozostałych ustanowić dodatkowe dofinansowanie z KBN-u w ramach tak zwanego projektu celowego. Można należałoby tu kilka zdań powiedzieć, co to jest projekt celowy. Projekt celowy to jest taki projekt, gdzie jakieś przedsiębiorstwo, ale i jakiś instytut uczelniany lub inny chce wprowadzić nową technologię, nowy wyrób. Ale rzecz nie jest jeszcze do końca zbadana. Wymaga właśnie wdrażania i pewnych dodatkowych badań. I takie projekty w 50% dofinansowuje Komitet Badań Naukowych. I w tym przypadku, w przypadku tych regionalnych systemów innowacyjnych, taka rzecz została podjęta. Pan minister Kleiber powołał taki zespół składający się z 8 czy 9 osób. Mam ten zaszczyt przewodniczyć temu zespołowi, gdzie ocenialiśmy projekty złożone przez poszczególne województwa, 11 tych projektów. W tej chwili większość tych projektów jest już oceniona pozytywnie i zawierane są umowy, niektóre są już zawarte. Jesteśmy jako region dolnośląski też w takiej sytuacji, że umowa jest zawarta i zaczynamy przystępować do pracy. Na czym polega to? O co tu chodzi? Podstawowa sprawa jest taka, że trzeba znaleźć specyfikę tego regionu, trzeba doprowadzić do tych, którzy są w stanie dać nową technologię, z tymi, którzy chcą brać tą technologię. A więc mamy biorców i dawców. A więc doprowadzenie do wspólnego stołu zarówno naukowców, jak i przedsiębiorców. Efektem tego ma być kilkanaście albo kilkadziesiąt projektów przygotowywanych w ramach tego RIS-u, tak żeby w tym momencie, kiedy pojawią się pieniądze, te tak zwane finanse strukturalne z Unii Europejskiej, były projekty, z których będzie można wybrać te, które są najbardziej potrzebne tego regionowi i te, które z punktu widzenia Unii Europejskiej są najwłaściwsze. To jest cel. Oczywiście droga nie jest łatwa, bo trzeba uzyskać konsensus w całym regionie. Robione to jest zresztą
przez samorząd w pewnym stopniu, to znaczy przewodniczy temu zazwyczaj marszałek, ale włączony w to jest i wojewoda, i włączone to są miasta, poszczególne gminy nawet, ponieważ tam przecież są różnego rodzaju przedsiębiorstwa. I włączone są też w naszym przypadku Dolnego Śląska właśnie wszystkie uczelnie wrocławskie i pozawrocławskie, które mają zidentyfikować z jednej strony swoje możliwości uczelniane, a z drugiej strony mamy zidentyfikować potrzeby tego przemysłu. I to ma być podstawą do opracowania tych projektów innowacyjnych, tak by ten region rzeczywiście znalazł swoją specyfikę, a równocześnie by się bardzo szybko mógł rozwijać. To jest ideologia tego RIS-u. My jesteśmy w tej chwili już po takim konsensusie. Odbyło się takie forum, gdzie było 200 osób z całego województwa. Zostały wybrane grupy, które będą opracowywać pewne zagadnienia. Jest oczywiście zespół zarządzający tym projektem. Jest też taki komitet, jak gdyby sterujący. I w skład tego komitetu wchodzą z jednej strony marszałek, wojewoda, rektorzy uczelni, ale również znani przedsiębiorcy, duzi i mali. Wchodzą tam też różnego rodzaju agencje, jak gdyby, które wspomagają, tak jak WCTT, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, to jest szereg takich agencji na terenie kraju i na terenie poszczególnych województw, które wspomagają te kontakty między naukowcami a przemysłem.